Dzień dobry. Miło mi jest powitać wszystkich Państwa w naszej kobrzyskiej strefie mieszkaństwa. Szanowni Państwo, dla nas wszystkich najważniejszą wartością jest rodzina, ale równie ważna jest nasza aktywność zawodowa, możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu, jak również rozwijanie naszych pasji i zainteresowań. Musimy to kołobrzeżanom w równym stopniu zagwarantować. Chcemy, aby wszyscy czuli się docenieni. Dlatego przygotujemy różnorodną ofertę kulturalną skierowaną do wszystkich grup wiekowych i przekierujemy naszą uwagę z sezonu letniego na całoroczną działalność, czyli zadbamy o to, aby zapracowani w czasie sezonu letniego kołobrzeżanie mogli skorzystać z bogatej oferty kulturalnej, którą przygotowuje Regionalne Centrum Kultury. Niesłychanie ważną sprawą dla nas jest, aby oferta kulturalna i rozrywkowa kierowana do ludzi młodych była z ludźmi młodymi uzgodniona. Bo tylko wtedy będziemy mieli gwarancję, że nasza propozycja będzie cieszyła się zainteresowaniem ze strony młodych ludzi. Bardzo mocno wybrzmiewał w tej kwestii głos ludzi młodych. Możemy skorzystać z pomocy i z doradztwa Młodzieżowej Rady Miasta, która funkcjonuje w Kołobrzegu. Proszę Państwa, problemem, który od dłuższego czasu pojawia się w rozmowach z mieszkańcami, jest fakt, iż nie wszystkie kołobrzeskie rodziny stać na wydatek w postaci biletu na dobry koncert albo spektakl teatralny. Ja nie chciałabym, aby kołobrzeżanie byli zmuszeni do dokonywania takich wyborów. Kołobrzeska Karta Mieszkańca ma ten problem rozwiązać. Ma ona zlikwidować bariery ekonomiczne, które sprawiają, że nie mogą kołobrzeżanie w pełni korzystać z oferty kulturalnej. Ona będzie niosła z sobą preferencyjne warunki zakupu biletów na wszystkie wydarzenia kulturalne, które są przez nas oferowane dla kołobrzeżan. Proszę Państwa, wszyscy wiemy, że talent musi być rozwijany w sposób ciągły, a to niestety kosztuje. Stąd propozycja nasza jest taka, aby poszerzyć stypendia, które dotychczas otrzymywali utalentowani sportowcy, również o utalentowaną artystycznie młodzież. Proszę Państwa, w naszych propozycjach nie może zabraknąć oferty, która jest zadedykowana również rodzicom. Każdy rodzic, każdy z nas chce, aby jego dziecko miało stworzone jak najlepsze warunki do rozwoju. A jeśli ma talent, jeśli jest utalentowany, chcemy, aby mogły te zainteresowania nasze dzieci rozwijać. Niestety nie każda rodzina może pozwolić sobie na to, by jego dzieci korzystały, ze wszystkich ofert, które są zadedykowane kołobrzeskim dzieciom. Dlatego też chcemy wprowadzić bon rozwojowy. Kołobrzeski bon rozwojowy będzie to kwota 50 zł, która pójdzie za dzieckiem do stowarzyszenia, które prowadzi zajęcia rozwijające zainteresowania, pasja najmłodszych kołobrzeżan. 50 zł razy 10 miesięcy to będzie nasze kołobrzeskie 500 zł przekazane konkretnie pod zainteresowania, pod rozwijanie zainteresowań młodych kołobrzeżan. Wszystkie nasze propozycje, które dzisiaj Państwu przedstawiliśmy, są to propozycje wiążące się z uruchomioną przez nas natychmiast po wyborach kartą mieszkańca, kołobrzeską kartą mieszkańca. Jeśli są pytania, to bardzo proszę. Pani marszałek, jeśli można, te tak. 50 zł, na przykład, wie pani, ma pani jak gdyby obraz tego, na jakie zajęcia może wystarczyć, nie wiem, na przykład na kółko szachowe albo, nie wiem, na szkołę pływacką? Organizacje pozarządowe, które różne stowarzyszenia, które prowadzą zajęcia z młodzieżą, mają ceny zgodne z kalkulacją, którą sobie obliczają. My chcielibyśmy, aby każde kołobrzeskie dziecko miało szansę korzystać z takich zajęć. Są to zajęcia różne, zajęcia taneczne, muzyczne, zajęcia sportowe. Często jest tak, że rodzice chcą, aby ich dziecko korzystało z takich zajęć, natomiast no, nie mają możliwości finansowych, więc my oferujemy bon w postaci 50 zł i ten bon pójdzie za tym dzieckiem do konkretnego stowarzyszenia. Ja rozumiem, ale na przykład czy zna pani poziom cen w Kołobrzegu takich zajęć? Różne, na przykład zajęcia akrobatyczne, z tego co się orientuję, kosztują 200 zł miesięcznie. Skala jest różna. A my chcemy po prostu ułatwić dostęp młodym kołobrzeżanom. Jeśli nie ma więcej pytań, to dziękuję.